Cześć, witajcie, z tej strony Maciek i Klocki, a wy pod ostatnim co nowego dopominaliście się szybkiej recenzji tego oto zestawiku, czyli szkolenie Spinjitzu, oczywiście z serii Ninjago Movie. No i zobaczymy, jest to najmniejszy secik, 43 zł, 109 elementów. No i połowa YouTube'a w zasadzie już to zrecenzowała, ale skoro dopominacie się też jakiejś mojej opinii, no to macie. Lecimy ze speedbuildem, a później recenzyjka. Ojejku, to był chyba mój najbardziej toporny speedbuild ever. Myliłem się, nie szło mi to budowanie, no ale już dobra. Mam nadzieję, że jako tako to wyjdzie na nagraniu. No i słuchajcie, ja już sobie tutaj biorę te mniejsze elementy, żeby skupić się na tej ściance ze zwojem w naszym małym, wyimaginowanym dojo. No i zobaczcie, po pierwsze, to nie jest oczywiście naklejka, tylko nadruk piękny, możliwy do ponownego wykorzystania z tym ich charakterystycznym znaczkiem. Do góry lampionik, piękna technika budowy tego malutkiego elemenciku, malutkiej wysepki. No a tutaj mamy zazwyczaj transparentne szybki, w tym przypadku jednak jest to piaskowy panel. No i świetnie, świetnie to wygląda. Naprawdę tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń, z tyłu nieco gorzej,
No ale przecież tego modelu nie ogląda się od tyłu. Nawet podoba mi się ten taki pasek piaskowy, a niżej jest taki kolor karmelowy i wszystko to jest starannie utrzymane, mimo że tutaj już przecież pod takim kątem zazwyczaj tego nie będziemy oglądać. Więc zdecydowanie wydaje mi się, że dla tej wysepki już warto kupić ten malutki secik, no a dostajemy jeszcze jakieś malutkie akcesoria, gdzieś tam wyposażenie tej sali treningowej. I tutaj zdecydowanie najciekawsza rzecz to jest ta Wańka wstańka z twarzą jakby Garmadona. No i ninja rzeczywiście może tutaj sobie podejść i po prostu walczyć, jakby to był prawdziwy przeciwnik, prawdziwy niemilec. Tutaj może tylko fajnie by było, jakby to tutaj było obrotowe, a przecież nie byłoby to trudne, bo wystarczyłoby rzucić na dół taką małą płytkę z tą możliwością właśnie obrotowego kółeczka 2x2 i już by było z głowy. Ta wysepka natomiast jest trochę biedna, no ale czego tutaj się spodziewać po zaledwie ilu 6 elementach? No, można było to jakoś ciekawiej rozwiązać. W każdym razie jest przyzwoicie, szczególnie to mi się podoba. No i oczywiście wyspa największa, to jest klasa sama w sobie. Fajna kolorystyka, fajny ten zwój, no i fajne techniki do budowy na planie takiego jakby trójkąta. Super sprawa, przejdźmy do figurek. No i jest nasza dwójka trenująca w dojo. Zobaczcie, niby trening, a oni są ubrani w zasadzie tak, że mogliby już ruszać do walki ze złem. No i zacznijmy może od Kaja. Piękny ten strój. Myślę, że bardzo podobnego Kaja mieliśmy w zestawiku Upadek Mistrza. Oczywiście troszkę inny był ten naramiennik. Tam chyba nawet nie było żadnego takiego ciekawego naramiennika. No, to jest chyba mój pierwszy w kolekcji, tylko chroniący jedno ramię. Bardzo ciekawy motyw. No i jak najbardziej mi się to podoba. Tutaj katany będziemy wkładać, zresztą zaraz Wam to pokażę, z jednej strony i wygląda to, no, rewelacyjnie Wam powiem. Super sprawa. Oczywiście już tutaj komplementowałem te nóżki. Świetny nadruk, tutaj jeszcze gdzieś tam pod spodem taka złotawa koszuleczka. No naprawdę duża, duża klasa. I zobaczmy sobie na dwie buźki. Jedna mocno zacięta, a druga taka trochę zakłopotana. No znamy takie wyrazy twarzy gdzieś tam z anime. Jeszcze powinna być tu taka duża niebieska kropla potu zakłopotania. Te maski nowego typu dwuczęściowe również rewelacja. No ninja jak się patrzy, naprawdę figurki w tych seriach związanych z animacjami są na wysokim poziomie. Tak samo było przecież też w The Lego Batman Movie. No i mamy tutaj drugą postać, Zane, te takie charakterystyczne, robotyczne oczka. No i ten strój już tutaj się mocno różni. To jest już taki, no nie wiem, modernistyczny bardziej strój. Mamy też czarny kołczan ze strzałami, ten element zazwyczaj jest brązowy, więc nie lada gratka. Łuki też mieliśmy zazwyczaj brązowe, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i tutaj z kolei też mamy jakiś fajny nadruk, z tym, że są elementy posrebrzane, jakby chromowane. No szczegółowość też jest na przyzwoitym poziomie, chociaż to wdzianko Kaja podoba mi się bardziej. No i zobaczmy, też mina mocno zacięta, a z drugiej strony pewnie zrelaksowana. Tak, ten mój ulubiony kretyński uśmiech Zeina. No figurki jak najbardziej pozytywne wrażenie na mnie zrobiły. Jeszcze tylko pozbawię ich tutaj tego tylnego osprzętu, żeby Wam pokazać, jak się prezentują na pleckach. A z tyłu prezentuje się to następująco. Przypomnijcie mi proszę, moi drodzy, jak nazywał się ten znaczek, który tutaj występuje i na zwoju, i na pleckach naszych figurek. Oczywiście mógłbym to sam jakoś sprawdzić, ale od czego tutaj mamy naszą zżytą społeczność? No to co, podsumowanko tego seciku. Słuchajcie, pełnowartościowy set, dostajemy dużo przydatnych elementów, dużo broni, no bo zauważcie, 4 srebrne, szarawe katany, troszkę jeszcze tutaj przypiętych tych takich dziwacznych broni, no i oczywiście łuk i strzały. Rewelacyjne minifigurki, dostajemy tutaj aż 2
no dosyć ważnych bohaterów, bo to jest część drużyny Power Rangers. No i co? Jak najbardziej rekomenduję Wam ten secik. To jest fajna okazja, jeżeli powiedzmy, no, macie dosyć skromne fundusze, a chcecie jednak sobie to Ninjago Movie jakoś fajnie przeżyć i jakiś maluteńki secik sobie chociaż dorwać. Podejrzewam, że będziecie zadowoleni. No jakieś tam drobne minusy to już chyba wymieniałem. Ta część mogłaby być obrotowa. Może też brakuje jakiejś takiej tablicy strzeleckiej, no bo w końcu tutaj mamy też łuki. No ale z drugiej strony oni głównie trenują tutaj spinjitsu. Naprawdę, jeżeli chodzi o ten ołtarzyk, na początku nazywałem to właśnie takim ołtarzykiem, a to jest w zasadzie ścianka, przy której stoi, jest przytwierdzony zwój. To jest coś, co warto sobie zbudować, co jest bardzo przyjemne i można podpatrzeć te ciekawe rozwiązania konstrukcyjne. Elementy dodatkowe to już raczej nic ciekawego. Ja zawsze będę chwalił tutaj deweloperów i firmę LEGO, że dorzuca nam właśnie te doły od maski, bo to może się gdzieś tam zawsze zgubić. No a jeżeli chodzi o inne elementy, to naprawdę tutaj jest biednie. Niemniej jednak, no z czystym sumieniem wystawiam temu secikowi, no jak myślicie, 9 na 10 czy 10 na 10, na jaką ocenkę zasłużył? Jeżeli ktoś jest fanem Ninjago, w szczególności Ninjago Movie, to niech sobie tutaj stwierdzi, wystawi ocenkę 10 na 10. Jeżeli ktoś raczej nie lubi tych klimatów, to mimo wszystko elementy są na tyle fajne, zróżnicowane, ciekawe, że 9 na 10 też powinien wystawić w swoim sumieniu, że się tak wyrażę, ale dobra, jestem zmęczony, czyli się rozgaduję, więc pora zakończyć ten materiał i do zobaczenia w kolejnych dniach. Ten secik jest jak najbardziej godny polecenia.